tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. Tegoroczne wakacje dobiegły już końca. Pytamy więc przechodniów o to, czy spędzili je w kraju, czy za granicą oraz gdzie według nich jest taniej. Czy wyjeżdżała Pani w tym roku na wakacje? W tym roku akurat wakacje to pracowałam. Wyjechałam nad morze pracować, bo niestety u nas w Końskiej jest ciężko praca. A jakby miała Pani ocenić, wakacje w Polsce czy za granicą są droższe? Trudno mi powiedzieć, zależy kto na co kładzie nacisk. Jeżeli ktoś chce po prostu tylko i wyłącznie wypoczywać, żeby leniuchować, jak to powiem, no to chyba za granicą. Natomiast jeżeli ktoś tylko i wyłącznie płaci sobie za wynajem kwatery i na przykład sam sobie coś przygotuje, nawet z półproduktów, no to w Polsce. Tak, ale bardzo krótkie. Był Pan w Polsce, za granicą? W Polsce. Myśli Pan, że taniej jest spędzać wakacje w Polsce czy za granicą? Myślę, że chyba teraz jest wyrównanie. A był Pan nad morzem, w górach czy gdzieś indziej? W górach. Czyli najbardziej jednak kupują Pana góry, tak? To znaczy stosunkowo najbliżej też. Czy wyjeżdżał Pan w tym roku na wakacje? Tak. Gdzie Pan jechał? Na Kos, Grecji. Woli Pan podróżować właśnie za granicę czy w Polsce? Za granicę. A czy to jest tańsze niż w Polsce, czy jednak wychodzi podobnie, może drożej? Taniej. Czyli jednak mimo wszystko za granicą czuje się Pan najlepiej, tak? Lepiej właśnie tak w okolice górskie, morskie? Morskie. Czy wyjeżdżał Pan w tym roku na jakieś wakacje? Tak. Gdzie Pan był? W Chorwacji. Woli Pan podróżować w Polsce czy za granicą? Polskę już zwiedziłem, bardziej za granicę teraz interesuje. A czy taniej jest w Polsce czy za granicą spędzać wakacje? No szczerze mówiąc to... Za granicą też nie jest tanio, no w Polsce no w sumie to tak samo trzeba stracić, jak i tutaj, tak i tutaj. Czyli w sumie równie opłacalne? Równo opłacalne, dokładnie. A woli Pan podróżować w okolice górskie, morskie? Ogólnie bardziej wolę góry. Może to tylko woda i piasek. Woli Pani morze, góry? Jedno i drugie. Była Pani w Polsce czy za granicą? W Polsce. A myśli Pani, że drożej jest spędzać wakacje w Polsce czy za granicą? No nie wiem, wydaje mi się, że to chyba kwestia podejścia i środków, jakie chcemy przeznaczyć. No, wyjechałem do Krakowa na 3 dni. Woli Pan właśnie spędzać wakacje w Polsce czy za granicą? No, w sumie to nie mam za dużo czasu na wakacje, no ale taki wypad gdzieś indziej. No to raczej kraj, tak. W mojej sytuacji to lepiej na 3-4 dni z dogodnym dojazdem, prawda? A twierdzi Pan, że droższe są wakacje w Polsce czy za granicą? No to zależy, bo jak się trafi coś w promocyjnej cenie za granicą, no to wtedy jest taniej. A krajowe to też trzeba patrzeć na ceny i to mniej więcej są porównywalne sprawy. Czy wyjeżdżała Pani w tym roku na wakacje? Nie, remont mieliśmy w domu, więc niestety, ale trzeba było odłożyć na przyszły rok. A gdzie Pani lubi najbardziej wyjeżdżać, jeśli już Pani się wybiera? No to tutaj u nas lokalnie. Znaczy mówię o Polsce, nie, że góry, morze, Mazury. A czy myśli Pani, że drożej jest spędzać wakacje za granicą czy w Polsce? To znaczy wiem, że drogo jest w Polsce, no ale jak to się mówi, swoje chwalicie, cudze nie znacie, nie? Więc mówię, że to na pewno drożej w Polsce, o tak powiem. Wyjeżdżał Pan gdzieś na wakacje w tym roku? Nie. Tak, wyjeżdżałam. Gdzie Pani była? We Władysławowie. Woli Pani podróżować w Polsce czy za granicą? Raczej w Polsce. Dlaczego? Jest wygodniej po prostu. Nie znam języka, także lepiej mi jest tutaj gdzieś jechać, czy w góry, czy nad morzem. A myśli Pani, że drożej jest spędzać wakacje w Polsce czy za granicą? Tak jak ja słyszałam, to lepiej za granicą, bo jest taniej. Tak jak syn był, to mówi, że jest taniej niż w Polsce.